dzielnica wyłożyła kwotę 4 tysięcy, robimy kwotę 20 tysięcy. W celu zakupu serwerów do naszej biblioteki młodzież na pewno korzysta. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie są zmiany. Teraz już nie ma pieczątek. Wszystko odbywa się za pomocą maszyn do skanowania. Mało tego, dowiedziałem się ostatnio na przykładzie własnego syna, że otwiera maila, a tu dostałem pomiędzy. Na 2 dni upływa ten, proszę oddać. Także pełna informatyzacja. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu. Komisja Kultury. Jednogłośnie za. Opiniowała jednogłośnie za. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Jednogłośnie za. Jednogłośnie z wotum separatu do punktu trzeciego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Otwieram listę mówców. Pani Kasia Marton, czy ktoś jeszcze? Proszę Pani Kasiu. Ja chciałam się tylko zapytać, bo na ten komisariat Policji Siódmy koszt dofinansowania z naszej dzielnicy, konkretnie z 15, to jest jaka kwota? Była 7, teraz jest 9. To tak, jest no to dobrze, ja tam, ale ja rozumiem, że na ten koszt tego zakupu radiowozu składają się też również inne dzielnice. Tak. Chciałam się dopytać, które podlegają pod rewir tegoż komisariatu. Tak. I dały więcej. Nie, to ja z pełnym szacunkiem. Ja, gdybyśmy mogli, to byśmy pewnie też więcej dali, ale cieszmy się z tego, że możemy dobrze dofinansować. Nie 16. Chodzi o to, że nie jesteśmy sami jedyni, pojedynkę, nie, tylko współpracujemy z innymi dzielnicami. Tak. I że oni ten samochód kupią. Tak. I wszystkie dzielnice na koło rezerwowe. Ja chyba najwięcej dała dzielnica 16, ja teraz nie chcę odwoływać się do kwot. Natomiast jest to przy współpracy wszystkich. Ja uważam, że nie jest to wyścig szczurów, która dzielnica da więcej, tylko jest to po prostu dofinansowanie na tyle dzielnica daje, na ile jest w stanie. Jedna ma takie koszty, druga ma takie koszty. Ja nie jestem. Dopytałam się, radiowóz mam nadzieję, że zobaczę to. Ja to pan przekonuję. Ja będę chciał, żeby pani Katarzyna dostała wszystko radiowóz. Ja tak z szampanem rozbiję o ostatnie koło. Ja, nie, przepraszam bardzo, ostatnio byłam już samego pana naczelnika na wzgórzach Krzesławickich, gdzie sobie obejrzałam cały oddział Straży Miejskiej. W związku z tym również kompatybuje się na 7 od komisariat policji. Jak zakupią samochód, to zobaczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy chciałbym zabrać głos? Zmiany to zgłoszone w roku separatu. Zostanie zgłoszone. Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku numer 206 w sprawie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Miejskiej 15 i Miejskiej na zaproszenie. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam na tym, że Rada Miejskiej 15 przyjęła uchwałę numer 26/206/2016 w sprawie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe.